Dzień dobry Państwu. Także w Komisji Finansów Publicznych pracowaliśmy nad projektem ustawy o odwróconej hipotece. Wbrew swojej nazwie, ustawa ta nie ma nic wspólnego z instytucją hipoteki, która jest instytucją z zakresu prawa rzeczowego i która jest uregulowana w odrębnej ustawie o księgach wieczystych oraz hipotekach. Odwrócona hipoteka. To jest produkt oferowany, który będzie ewentualnie przez banki, który spowoduje, iż ten toksyczny produkt doprowadzi do tego, iż prawdopodobnie kilka milionów obywateli za bliżej nieokreśloną wartość, za bliżej nieokreśloną kwotę, wyzbędzie się własności wszelkiego rodzaju nieruchomości, zarówno nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych, jak i spółdzielczych własnościowych praw do lokali. No, bliższa analiza projektu te, tejże ustawy, który został w Sejmie od, już uchwalony, a przeciwko któremu głosował Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, no, wzbudziła wiele emocji, bardzo, bardzo wiele uwag, zastrzeżeń z punktu widzenia naruszenia zarówno konstytucji, konkretnie chodzi o artykuł 64 Konstytucji, jak i naruszenie no, kluczowych zasad związanych z obrotem nieruchomościami, z ochroną nabywców, z, z naruszeniem prawa do dziedziczenia. Praktycznie tytuł tejże ustawy on nie odzwierciedla jej treści, ponieważ zawarte w, tej, w projekcie tej ustawy regulacje, to są regulacje, które powinny być uregulowane w kodeksie cywilnym, a ustawa ta nie była nawet opiniowana przez komisję kodyfikacyjną prawa cywilnego działająca działającą przy Ministrze Sprawiedliwości. Nie mówię już o tym, iż tego typu regulacje no one powinny się znaleźć w Kodeksie Cywilnym. Wiemy przecież, iż Kodeks Cywilny jest ciągle nowelizowany. No I rodzi się pytanie, dlaczego tę instytucję nie uregulowano w Kodeksie Cywilnym, dlaczego pracami nad tym projektem nie zajmowało się Ministerstwo Sprawiedliwości, a konkretnie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, no tylko Ministerstwo Finansów. No, w czasie tejże debaty na postawione pytania oczywiście uzyskaliśmy odpowiedź. Nie, nie jestem w stanie powiedzieć, w jakiej formie ta umowa będzie e, ostatecznie zawierana z tejże to przyczyny, że według projektu, który został już uchwalony przez Sejm, tam jest zastrzeżona forma pisemna. No, prawdopodobnie będą wniesione poprawki o zmianie tejże formy na po prostu formę aktu notarialnego. Generalnie oferowany produkt, jakim będzie kredyt o bliżej nieokreślonej wysokości, to jest, jak już wspomniałem, produkt toksyczny, produkt zbliżony do już funkcjonujących na naszym rynku produktów typu. Kredyty, które były udzielane we frankach szwajcarskich, czy wcześniej opcje walutowe. Akurat adresem tego produktu no, są osoby starsze, często dla których jedynym majątkiem jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe, czy też jakaś inna osoba. No i uważam, zresztą tak jak uczyniono to w Sejmie, nasz klub, iż ustawę tą należy odrzucić, jeżeli to oczywiście nie nastąpi, co bierzemy pod uwagę, to klub będzie głosował przeciwko tejże ustawie, a gdy zostanie uchwalona ewentualnie podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej pana Bronisława Komorowskiego, to niebawem wpłynie do Trybunału Konstytucyjnego Skarga, wniosek o zbadanie zgodności z punktu widzenia z Konstytucją. Ponieważ moim zdaniem już dzisiaj mogę powiedzieć, bez względu na to, czy te poprawki zostaną uwzględnione, czy nie, to ona w sposób rażący narusza wprost przepisy Konstytucji, konkretnie artykuł 64 ustęp 1, 2 i 3. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, my mamy do czynienia teraz z kolejną. Toksycznym produktem, który wprowadzony zostanie na rynek polski, dopytywaliśmy w trakcie debaty rząd o przewidywania, jaka liczba osób może skorzystać z tej usługi. Tych danych nie przedstawiano. Rząd nie wie, jak wiele osób może z tego skorzystać. My domyślamy się, jak wielka jest to grupa osób, która może skorzystać z tego kredytu odwróconej hipoteki. To te ponad 700 tysięcy osób, które otrzymują w Polsce świadczenia socjalne poniżej 844 zł, to te osoby, którym niedawno senatorowie Platformy odebrali szansę uzyskania zasiłków na zakup lekarstw. Ci ludzie zmuszeni nędzą, biedą, zmuszeni sytuacją gospodarczą, rosnącymi cenami elektryczności, ogrzewania, czynszów. Będą łupem dla grup bankowych, które doprowadzą do zawarcia, staną się łupem, tak? Do, doprowadzą do zawarcia niekorzystnych umów, w rezultacie których pozbawią się ci ludzie majątku gromadzonego często przez całe pokolenia. Polska jest szczególnym krajem, gdzie bardzo wiele rodzin, mamy jeden z najwyższych wskaźników własności nieruchomości. Bardzo wiele polskich rodzin posiada nieruchomości. Teraz ta ustawa w wyniku tej ustawy ta własność Polakom zostanie odebrana. Proszę Państwa, yy, chciałem następnie powiedzieć, że Nieco dziwi mnie słabe zainteresowanie mediów tym rozwiązaniem ustawowym, bo moim zdaniem jest to skandaliczna próba wywłaszczenia dużej grupy najbiedniejszych, słabo przygotowanych do realnej obrony prawnej ludzi. I skandalem szczególnym jest, że ustawę tę przygotował rząd platformy obywatelskiej tuż przed wyborami, nie obawiając się całkowicie reakcji społecznej. Odnoszę wrażenie, że uważa, iż prawda o, o tej ustawie nie przebije się przez sieć medialną. Jestem przeciwnego zdania. Uważam, że ta ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Finansów, które zachowało się przy jej konstrukcji jak lobbyści obcych banków w Polsce. Konstrukcja te, tej ustawy gwarantuje wszelkie prawa przyszłym nabywcom, czyli bankom, które przygotują tę umowę hipoteczną. One będą kontrolować w całości przygotowanie i treść tej umowy oraz co więcej i najważniejsze, będą kontrolować wycenę nieruchomości. Obawiamy się, że wycena ta zostanie w skandaliczny sposób zaniżona. Nie ma także gwarancji, jak żeśmy udowodnili podczas debaty, że świadczenie uzyskane na mocy przekazania praw do nieruchomości będzie wypłacane dożywotnio. Co więcej, udowodniono, że tak nie będzie. W związku z powyższym w związku z powyższym, ustawa ta jest rzeczywistym skandalem i potężnym zagrożeniem wywłaszczenia tych biednych ludzi, co szczególne znaczenie ma w wielkich miastach polskich, gdzie starsi ludzie są właścicielami mieszkań w obrębie centrów tych miast, których wartość rynkowa jest ogromna. Jak ostatnie doświadczenia wskazują, a, a zwłaszcza wejście do, do OFE no ponad dwóch milionów ludzi, pomimo tego, że nie ma tam żadnych gwarancji wypłaty minimalnych świadczeń. Przygotowana będzie w odpowiedniej skali kampania propagandowa, no, która wprowadzi tych ludzi w błąd, a często z przymusu ekonomicznego, bo tym ludziom często w wyniku niskich rent i emerytur brakuje na codzienne życie, na chleb, na opłaty. Skala tego, tego przedsięwzięcia może być duża. Przy okazji chciałem Państwu powiedzieć, że dzisiaj w Senacie przy absolutnym braku zainteresowania mediów jest debata o FUSie. Jeżeli jest w Polsce jakiś temat istotny oprócz zagrożenia ze strony wschodniej, oprócz zagrożenia tymi wszystkimi pomysłami klimatycznymi, to z całą pewnością jest to rosnąca luka w fusie co grozi w przyszłości załamaniem systemu wypłat rent i emerytur, a co najmniej radykalnym obniżeniem kwot wypłacanych ludziom pomimo wydłużenia wieku emerytalnego. Państwo polskie, rząd koalicyjny, a zwłaszcza minister pracy, Pan Kośniak kamerz odpowiedzialny za to, nie ma żadnej koncepcji, jak ten pro, problem oszacować i naprawić. I strategia państwa, państwa polskiego na wyjście z tej czarnej dziury właśnie nie istnieje. Uważamy, że jest to jedno z największych zagrożeń i największych niedoróbek tego rządu. Na jeszcze jedno zdanie, może bardzo istotne, na koniec. Na zadawane pytanie, no, pytanie takie były zadawane, a co w zamian? Jakby, gdyby ta ustawa nie została uchwalona. Oczywiście propozycji jest wiele, bo myśmy powiedzieli, że my przygotowujemy taką propozycję, taką ofertą, ofertę adresowaną do osób starszych, która będzie jednocześnie chronić interesy spadkobierców, i, czyli osoby najbliższe. I tutaj w rachubę wchodzi wprowadzenie do Księgi czwartej Kodeksu Cywilnego trzeciego tytułu, który będzie stanowił podstawę do dziedziczenia. To jest umowa dziedziczenia. Chodzi o to, że była możliwość zawierania przez przyszłych spadkodawców z przyszłymi spadkobiercami tego typu umów, na podstawie których spadkobiercy, przyszli spadkobiercy, zobowiązani byliby do różnego rodzaju świadczeń na rzecz przyszłych spadkodawców. Takie umowy w, na podstawie Kodeksu Cywilnego Niemieckiego funkcjonują. A ja nie muszę przypominać, iż Kodeks Cywilny Niemiecki w zakresie prawa spadkowego w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał na części ziem polskich i mało tego, to jest najlepszy kodeks cywilny, nie chcę tutaj promować, w świecie on został recypowany, czyli wprost obowiązuje w krajach azjatyckich, w Brazylii i tak Także warto sięgnąć i korzystać z rozwiązań, które funkcjonują w innych krajach. Natomiast nie możemy doprowadzić do tego, ażeby trzecia grupa społeczna została nabita w butelkę, po prostu oszukana. Dziękuję.